Cześć, witajcie. NZRK z tej strony. Dzisiaj w filmiku będzie unboxing. Unboxing paczki, którą dostałem od sąsiedniego kanału Retro. Prowadzi go młody chłopak. Pozdrawiam cię, kolego. Dziękuję ci za paczkę, której jeszcze nie wiem, co będzie. Przyszedłem z pracy i będziemy to odpakowywać. Dzisiaj dojechała ta paczuszka. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Jest to chłopak, który prowadzi kanał od niedawna. Oczywiście link będzie pod spodem do jego kanału. Kanał się nazywa Bezniku. Jestem subskrybentem tego kanału. Lubię takie osoby ze względu na to, że jest to młoda osoba, która zamiast, że tak powiem, grać w gry na konsoli PlayStation 4 czy 3, wybrała retro tak naprawdę. Wiem, że się bawi Nintendo Wii, ma Amiga 600. Też mam Amiga 600. Super sprzęt, bawi się też retro. Grami przede wszystkim. Tak jak większość z nas. Co prawda mam troszeczkę inne zaplecze, bo jesteśmy troszeczkę starsi, ale to nie o to chodzi. Ważne, że pokazuje swój punkt widzenia gier i ogólnie retro, prawda? Każdy pokaże tą samą grę, ale w inny sposób, inaczej ją opowie. Każdy film, tak jak wiecie, zostaje na YouTubie. Każdy może go oglądnąć. I moim zdaniem to jest super, że każdy to pokazuje tak, jak to widzi swoimi oczyma i opisuje to swoim językiem. Zabieramy się do paczki, tylko powiem, że paczka do mnie przyjechała dzisiaj. Dzisiaj jest poniedziałek, już po pracy jestem, więc mam chwilkę. Więc postanowiłem, że nagram ten filmik, bo jestem naprawdę ciekawy, no co dostałem tak naprawdę. Naprawdę jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Myślę, że zaczynamy. Jest nóż. Może nie jest to kosa taka jak u Barbariana, to kiedyś wspominałem. Bardzo fajnie zapakowane jak na wieś. Aha, oczywiście jeszcze dziękuję twojemu tacie, że pomógł ci w tym wszystkim ogarnąć to wszystko. Z tatem zbudowali automat z wujkiem, z tego co widziałem na filmiku. Dwa podobne automaty. Oczywiście link będzie do opisu w środku pod tym filmikiem. Paczka, można powiedzieć, nie wiem, czy to jest góra, raczej to powinna być góra. Paczka jest podpakowywana. Tak sobie damy na bok. Co my tu mamy? Mamy tu jakieś kartony. Jest dobrze upchana. Wszystko chyba jest całe. Nie wiem, czy mogę tu pokazać. Jak widzicie, jest tu napis. Coś na początek. Życzę ci, abyś resztę kiedyś dokupił. Nie mam pojęcia, co kolega wysłał tak naprawdę. Zaraz zobaczymy. Tu jest jakaś druga paczuszka. Zobaczę, czy w środku nie przyłączyłem. Raczej nie. Puste pudełko. Dajemy na bok. Więc mamy jakąś kopertę tajemniczą i coś jest w pudełku. Nie wiem, wszystko jest tak fajnie popakowane. No zobaczymy. Otwieramy to. Tak się to mi się podoba, tak to się pakuje, tak się to powinno pakować bynajmniej. Ja już wiem, co to jest. Ja cię kręcę, panowie i panie. Czy ja dobrze widzę? Jest to od Williamsa. Wow, coś do poczytania. O joystickach widzę. To jest o pinballu. Popatrzcie, co mi kolega wysłał. Normalnie jestem w szoku. Wszystko opisane. Jest to instrukcja. Tak, widzicie? Instrukcja. Od Williamsa Electronics Games.
Super, super sprawa. Skądś ty to dał pod kolego? Ja nie mam pojęcia. 91 rok. Terminator 2. Dzień sądu. Naprawdę nie wiem, jak mam ci dziękować. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś instrukcje, manual. To jest do plungera chyba. Aha, to jest do tego pistolet? Czy jakiegoś? Nie wiem. Powiem szczerze, że będę to przeglądał dopiero. Tu jest książka, handbook. Wszystko opisane. Gdzie są switch location. Super sprawa, naprawdę. Tu są schematy. Ja cię kręcę. Normalnie. No ja nie wierzę. Normalnie nie wierzę, coś ty mi tu wysłał. Wszystkie schematy, jak zrobić pinballa, to wszystko. Przyznam ci się, że będę robił w tym roku. Muszę skończyć tego pinballa, co zacząłem. Chcę go skończyć. Popatrzcie. Normalnie szok. Normalnie szok. Ja sobie to odłożę. Elegancko z boku. Już nawet nie wiem, co jest w środku. Tutaj. Nie wiem, od czego mam zacząć. O! Coś na biurko zrobione przez babcię. Wspominał mi, że jest to coś zrobione przez całą rodzinkę, tak naprawdę. No jestem w szoku, normalnie. Aż żal to rozrywać, ale może jeszcze zanim rozerwę to chcę wam pokazać. Ale muszę to rozerwać, bo inaczej tego chyba nie otworzymy gdzieś bokiem. Babci oczywiście też podziękujcie. Co to może być? Coś z książki, jakaś książka. Normalnie mi się ręce telepią. Zaginane, to za co to za książka jest? Kornel Makuszyński. Twory wybrane. Będę musiał się ciebie dopytać, o co w tym chodzi. Nie wiem, czy to mam jakoś tak postawić, w sensie. Ja zresztą się do ciebie odezwę jeszcze. Powiem szczerze. Co to za prezent? Ale fajne, fajne. Będziemy dochodzić do tego, co to jest. Oczywiście wam pokażę. Tu jest jeszcze dwie rzeczy. To damy na bok. Tu jest tak. Coś na regał albo do zabawy. Coś do Amigi. Bardzo fajnie to zrobiłeś. Naprawdę super. Szacun dla ciebie. To tak jakbym otwierał jakąś instrukcję obsługi. Albo czytał książkę. Po prostu chcę więcej po prostu. Prawda? Coś mnie interesuje. Coś do Amigi otwieramy. Zapakowane naprawdę genialnie. Ściążkę otworzyć. Nieźle, nieźle to zapakowane. Bardzo lubię takie pakunki. Wolę się pomęczyć. To chyba są dyskietki. Z tego co widzę. Albo co mi się wydaje, że widzę. Wow! Popatrzcie, pudełko dyskietek, dysane setki, 2DD, czyli oczywiście Amiga, pełne pudełko dyskietek, super, dziękuję ci bardzo. Nie wiem skąd to wyczasnąłeś w tych czasach, ale super, dziękuję ci. I jeszcze coś na regał albo do zabawy. Zobaczymy, co ma na myśli do zabawy i co ma na myśli do. Patrząc na to, że to ma być na regał. Nie wiem, czy to coś widać, jak ja to nagrywam. Powiem szczerze, nagrywam to w kuchni. A ciężko mi jest tak pod kamerą. Ale to z tym gimbalem to trafiłeś, kolego, jak. Czekajcie, że mi czegoś nie podar. Fajnie zapakowane. Ciężko się to otwiera, ale mam nadzieję, że to nie jest jakieś pudełko główne. No.
jest tak zabezpieczone, wam powiem elegancko, że sam bym chciał tak spakować, chociaż ja lubię pakować bardzo dokładnie paczki, tak samo jak ty. Czekajcie, ja to chyba tutaj rozetnę. Jak się tam zabrać. No, także unboxing robię od razu po przyjściu paczki. Tu mamy kawałek otworu, więc chyba się tędy dostaniemy. Czekajcie, bo nie chcę, nie wiem, czy to tak ma być. Nie chcę rozwalić czegoś w środku. Coś tam takiego małego jest. A raczej kilka małych rzeczy. Już wam pokazuję, bo sam jestem ciekawy, co to tak fajnie popakowane. Popatrzcie, tak powinny być pakowane paczki. To od razu ci pochwalę, bo naprawdę masz talent, widzę, jeżeli chodzi o pakowanie, bo ostatnio kupiłem gry, a raczej pudełko. Już widzę, co to jest. Jest to seria Jedi, tak, a jak? Nie mylę, jest to Luke Skywalker, Lucas. Patrzcie. Wiem, że jesteś fanem, bo widziałem nawet u ciebie na oknie, raczej na parapecie. To jest metalowe. Fajnie. Super. Wiem, że się właśnie. Mamy drugą. Tu same figurki pewnie. Zaraz zobaczymy, co jest tutaj. Czekajcie, tak poza kamerą. Popatrzcie. Też to wszystko jest metalowe. Ja nie wiem, co to jest, jak to, jaka to seria, czy coś. Ja powiem szczerze, Star Warsów lubię, ale tak jakoś takim zagorzałym fanem nie jestem, ale za to ci naprawdę dziękuję, bo mój mały bardzo lubi Star Warsy. Ja lubię oczywiście pooglądać ci coś, ale że powiem szczerze, mam tyle lat, że już nie zbieram takich rzeczy. Kiedyś to zbierałem więcej tego, ale mój mały się też bardzo ucieszy. I super to będzie wyglądać, jak to postawię na biurku. Świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa. Widzę, że chyba się zarażę Star Warsem na nowo. Czekajcie, to jest tak fajnie popakowane, a nie chcę tego zniszczyć. A tu musimy nadciąć ten worek. Pierwsza klasa. Pakowanie to masz. Muszę pochwalić bardzo. O, ten robocik. Tak, to czytam. 94 rok. Mamy tu następną postać. Tak rozrywam poza ekranem, a tak naprawdę to jest unboxing przecież, prawda? Ale naprawdę jest świetnie tu spakowane. Łatwiej się pakuje, ja to wiem, niż rozpakowuję czasem takie paczki, ale damy radę. Mamy czas. R2D2. R2D2. Tego to kojarzę, że choć już nawet po nazwie, to już pamiętam. Robocika. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o Star Warsy, kiedyś miałem siąść do całej sagi, ale to jest naprawdę tych filmów, jest w tej chwili tyle tych odcinków. To jest Han Solo chyba. Nie wiem, czy to jest napisywane, nie, bo Kenner, nie wiem, czy to jest. Nie, Kenner to jest jakaś chyba firma. Nie wiem, będziesz musiał pod filmikiem powiedzieć. I jakaś seria opowiedzieć o tym, bo jest naprawdę to interesujące. I jeszcze jedna figurka. Tak się zastanawiałem, czy kręcić unboxing, ale myślę, że nie zrobić tego, bo myślałem, że po prostu coś tam może nie chciałbyś, ale myślę, że no, z tego to pana to chyba każdy kojarzy. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Vader, Lord Vader. Naprawdę nie wiem, skąd ty to bierzesz. To jest naprawdę metal. Metalowe to wszystko. Naprawdę bardzo szczegółowo jest to zrobione.
Nie wiem, czy to będzie widać, że nagrywam z telefonu. W tej chwili mam tylko taką możliwość. Inaczej się nagrywa gry, inaczej się na. Oj, przepraszam, nagrywa ten. Także super sprawa. Naprawdę, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to wszystko. Za dyskietki, za ludziki Star Wars. Może to damy tak. To damy tam. To zaraz posprzątamy. O. Ludziki mamy ze Star Warsa. Czekajcie, bo to może zrobimy inaczej. Dalej by trzeba było dać, a bo tu tylko przesuniemy. O, w ten sposób. Babci bardzo podziękuj za tą książkę. Nie wiem, jak to nazwać, powiem szczerze. Czy to się jakoś czyta, czy po prostu to jest, bo to jest złożone w sensie jakimś takim. Nie wiem, jak to nazwać. Origami. Ale jak mi dokładnie powiesz, to się wam. Z wami podzielę. Oczywiście książkę pewnie trzeba by przeczytać. Przeczytałem. No i oczywiście schemat do Terminatora dwójki. Czekajcie, tutaj coś tu wylata. Wypadło coś. Aha, to są jakieś pewnie. Widzicie? Jeszcze takie trzy gry. Pięć bal. Aha, bil, to się pewnie dawało gdzieś. Bo tu widzicie, jest kwota, czyli 50 centów, i tu 20 do następnej gry, żeby zacząć. Pierwszy player, drugi player, dolara, 25. To pewnie się dawało gdzieś do pinbala, ale ja sobie to elegancko poczytam. Co tu? Aha, bo tu jest wszystko tutaj. Nie wiem, skąd to kolego wziął, ale no na pewno mi się to przyda. Tu jeszcze jest. Jeszcze wam coś pokażę, także. Super, super prezenciki. Tu jeszcze fajnie jest kurtka z Terminatora dwójki. I naszywka. Tak to się prezentuje. Ja się do siebie jeszcze odezwę. Mam parę pytań. Się zapytam coś ciebie. I naprawdę super. Dziękuję ci bardzo. Chociaż nie musiałeś tego robić. Zrobiłeś to z czystego serduszka. Za to Ci bardzo dziękuję. Chciałem pozdrowić Ciebie, Twoją rodzinkę, oczywiście też babcię, tatę, wujka, no i wszystkich. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i widzimy się w Twoich i w moich filmikach. Do następnego. Trzymajcie się. Dziękuję Ci bardzo.